bezbramkowy remis, ale powiedz, czy to było najważniejsze? Najważniejsze było to, żeby wybiegać ten mecz. Wiadomo, że jesteśmy po ciężkim obozie, jeszcze odczuwamy to w nogach i trener dał nam to zadanie przed sparingiem, żeby jak najwięcej się utrzymać przy piłce i próbować jakichś rozwiązań taktycznych. Myślisz, że to się udało? Myślę, że tak. Widać, że było zaangażowanie u każdego z zawodników. Staraliśmy się długo utrzymać przy piłce, no, nie zawsze to wychodziło, ale wcześniej wspomniałem, jeszcze obóz czujemy w nogach. Myślę, że sparing należy potraktować jako pozytyw. Spada deszcz, spadają krople deszczu, ale wy za kilka dni zamieniacie to na słoneczną Turcję. Tak, dokładnie. Wyjeżdżamy we wtorek na obóz. Cieszymy się niezmiernie, ponieważ będziemy mieli okazję trenować na trawiastych boiskach przy ładnej pogodzie, także czekamy z tęsknieniem na ten wyjazd. To na koniec, rozmawiacie już o meczu z Piastem? Wiadomo, że w głowach każdego zawodnika siedzi ta inauguracja i ten pierwszy mecz i pod tym kątem między innymi się przygotowujemy.